Hej, witam was w kolejnej recenzji na moim kanale. Dziś bierzemy sobie na warsztat podstęp rekinów LEGO City. No i tutaj właśnie mamy takiego kaskadera, figurkę. Pozycja jest ciut stara chyba, bo ona, jeżeli dobrze pamiętam ją z kiosków, jest pozycją, którą gdzieś tam widziałem w 2015 chyba nawet roku. Jest to oczywiście książka ze stajni Amitu. No i ja ją dostałem od jednego ze swoich fanów. Powiem wam teraz tak, jest to książka, której bardzo jednocześnie nie chciałem, a jednocześnie chciałem, bo ta figurka mi się bardzo nie podoba. Zobaczymy, czy jak ją zmontuję, to zmienię sobie zdanie. I właśnie dlatego ją bardzo chciałem, żeby... bo aż była dla mnie tak słaba, że aż dobra. Znaczy odwrotnie. No, nie wiem nawet, jak to określić słowami. Natomiast no, nie podobała mi się ta figurka i mówię, bardzo jej nie chciałem. No i finalnie twierdziłem, że kurde, chociaż jednak ją chcę, żeby mieć coś takiego w kolekcji słabego, to jednak... no, szkoda mi było trochę kasy. Na szczęście teraz od LEGO Manie dostałem tą książeczkę. No i mam ją w swojej kolekcji, więc dzięki LEGO Manie za taki prezent. Podstęp rekinów, książka amitowska, czyli jakość nikogo nie dziwi, już nawet wtedy, 2 lata temu, była maksymalnie dobra. Tu ta figurka, teraz dzisiaj, w przeciwieństwie do ostatniego strażaka, naprawdę się postaram ją wyciągnąć bez targania tej książeczki, a to z jednego ważnego powodu, że ten papier mi się jeszcze przyda. Kurde. Super. Udało się go wyciągnąć z całości. W ogóle ja uwielbiam te foremki w kształcie właśnie hipków. Są moim zdaniem fantastyczne. I szkoda, że zawsze tak to nie wygląda. Aczkolwiek no może w przypadku Franców fajnie, że to nie jest kwiatek, tylko... Znaczy fajnie, że to nie jest ludek francowy, tylko kwiatek. Natomiast zwykłych moim zdaniem zawsze powinno coś takiego być. Jest to fantastyczne. To nam przetrwało. Sama książeczka. Zanim przewrócisz stronę. Tak jak zawsze. Instrukcja zbudowania hipka. Złóż zestaw. Przeczytaj książkę. Rozwiąż zagadki. Czyli taka prosta instrukcja. Co mamy tutaj zrobić? Nasz kaskader oczywiście jest główną postacią tej książki. No i tak jak mówię, 2015 rok, bo wtedy była właśnie ta seria. Mamy zapoznanie się z bohaterami. Tutaj wytęż wzrok. Pierwsze zadanie już, gdzie musimy coś szukać. Fajne są te rysuneczki. Pełno gdzieś tam śmiesznych akcentów. Na każdy centymetr właściwie tej książeczki chce się patrzeć. Tutaj i doszukiwać jakichś smaczków. Wszystko jest pięknie narysowane. No, jak na mi zresztą przystało, ale w ogóle... fajnie, naprawdę się każdą jedną stronę, każdy jeden centymetr ogląda. Zaczyna nam się opowieść tutaj. Popłynęło z perłami. No i mamy tutaj długą historię. Oczywiście czytać w żaden sposób jej nie. Fajnie właśnie zrobione, że to nie jest na jednej stronie, tylko tak rozrzucone. To jest dalej nasza historia. Trwa tutaj z rekinami, przebierańcami rekinami. Oczywiście książki standardowo wam historii nie będę czytał. Gang rekinów, prawie niczym gang świeżaków. Już wtedy Amit wiedział, co się będzie święciło w pierdące. Także ciekawa, ciekawa bardzo sprawa. Jedźmy dalej. Historia trwa prawie pół książki. Nie jest ona jakaś skomplikowana, oczywiście zakończona jakimś tam, powiedzmy, morałem, jakimś humorkiem. Taka dość mocno luźna. Nie są to takie poważne pozycje jak w tych książkach gdzieś tam kiedyś recenzowanych przeze mnie grubych amitowskich, które mają większe czy przesłanie, chociaż to chyba złe słowo, czy większą historię. To jest po prostu łatwo, szybko i, że tak powiem, przyjemnie, luźna historyjka, szybko do zapoznania. No i oczywiście w połowie książki zaczynają nam się konkursiki, awaryjne lądowanie, czyli musimy dopasować na przykład, który fragment gdzie ma wejść, tu czego nam brakuje. Konkursiki, jak zwykle też przystało na te książki, nie są jakieś powtarzalne, to znaczy gdzieś tam ogólny zamysł jest powtarzalny, czyli dopasuj, przejedź, dorysuj. Natomiast fajnie, że ten Amit kombinuje w ten sposób, że zawsze jest to coś innego, czyli nie jest takie dosłowne, czyli na przykład no, tam był element kawałek lotniska. Na przykład tu coś się pojawia, no po prostu kombinujemy, to jest bardzo fajne, bo nawet kupując kilka tych książeczek w roku, nie czujemy, że rozwiązujemy to samo. I moim zdaniem to jest bardzo fajne. Musicie wiedzieć, że ja się z książeczkami faktycznie zapoznaję i je faktycznie czytam. Tutaj na przykład właśnie znajdź różnice, przy czym też inne, bo na przykład tu autostunigowane, tu nie. I wskaż różnicę. Jest to też powiązane zawsze z jakąś historyjką. I jest to bardzo fajne. Jak widzicie, no labirynt. Klasyczny właściwie element, który w każdej książce się gdzieś tam pojawia. No i podniebne akrobacje. No gdzieś tam też oczywiście nie będę wam czytał wszystkich tych, o co chodzi w zadaniach, no bo to też by było takie słabe. Chociaż nie wiem, czy tą książeczkę jeszcze kupicie, czy nie. No w ogóle to jest takie zabawne, że ją po 2 latach recenzuję, no ale cóż, ja że tak powiem, mogę, skoro gdzieś ją kupił LEGO Mania, bo zgaduję, że gdzieś ją jeszcze dopadł, to gdzieś jest do kupienia i być może ją jeszcze kupicie. Poszukiwani.
odszukaj i zaznacz rabusiów, tu mamy ich zdjęcia. Fajnie, centymetr po centymetrze możemy analizować tą książeczkę, by ich znaleźć. Przy okazji mimowolnie te właśnie smaczki gdzieś tam po boku znajdujemy. Co oni knują? No i klasyczny tutaj oczywiście, musimy przejechać palcami po tych niteczkach, by odkryć, co oni knują. No i komiks, nie brakuje tu również komiksu, choć tym razem jest on wyjątkowo krótki. Jak widzicie, dwie chmurki właściwie tylko napisowe. No i koniec konkursu. Uwaga, rekin, czyli kolejne zadanie gdzieś tam, które musimy obliczyć, wyliczyć. Tutaj jeszcze jedno. No i oczywiście na końcu mamy, bezspoilerowo, ale rozwiązania zagadek. No i tutaj tył sam książki, gdzie pokazałem pozycje, które właściwie chyba tylko ta gdzieś ostatnio przeze mnie jeszcze była widziana w kiosku, no aczkolwiek tą bardzo niedawno recenzowałem również od użytkownika legomania.pl. To znaczy, że gdzieś te książeczki w kioskach są bardzo fajne. Przejdźmy, bo tak jak mówię, to są niepowtarzalne, to się często różni od siebie i jest to niesamowite, bo naprawdę, uwierzcie mi, nie jest to łatwo zrobić tyle konkursów, dajmy na to nitkowych czy labiryntowych, żeby w każdej książeczce jednak czymś się różniły, jednak miały jakieś smaczki, dodatki, byśmy nie czuli się tak monotonni za każdym razem, rutynowo. Oczywiście nie mówię tu już o jakimś mistrzostwo świata, bo cudów też się nie da zrobić, ale Amit, uwierzcie mi, moim zdaniem kombinuje jak się tylko da i jest w tym bardzo dobre, nie tylko w jakości książek merytorycznej i technicznej, ale i właśnie w tym, jak sobie radzą, w tym, żeby to nie było monotonne, co łatwe nie jest. Przejdźmy jednak do figurki, która, tak jak mówiłem, no kiedyś przeze mnie była uznana za jedną z najbrzydszych minifigurek w historii, aczkolwiek bardzo ją chciałem mieć, więc złóżmy ją sobie teraz w dniu dzisiejszym. No i teraz tak, przejdźmy sobie do omówienia figurki. Nasz Hipek jest w tym samym bliższe, co ten strażak ostatnio, czyli w tym bardzo fajnym, przypominającym Hipka Lego. Otwórzmy go sobie więc zatem i obejrzyjmy część po części. A ja wam zaraz w ogóle wytłumaczę, skąd się wzięła taka geneza, że ja go nie lubię. Bardzo fajne jest to. Przejdźmy teraz tak, jego tułów. Z tyłu ma tutaj, jak widzicie, taki napis Airbone, czyli że on jest właśnie takim podniebnym kaskaderem, on gdzieś tam spadając z różnych samolocików robi różne sztuczki. Tu z przodu również ma logo swojej firmy i taki dodatkowy jeszcze znaczek. Nie powiem, jest to bardzo ładnie, nawet misternie narysowane, szczegółowo. No, taki element nietypowy, bym powiedział, dla Lego, no bo zazwyczaj tutaj właśnie Lego ma jakieś tylko rysuneczek i tyle, a ten ma jakieś bardzo szczegółowe napisy, co może bardzo zdziwić. Nogi najbardziej pospolite jak się da, po prostu czarne. No a jego głowa, a to akurat szybka była, jego głowa jest tutaj przyozdobiona takimi srebrzystymi okularkami, zwykłym prostackim uśmiechem i po prostu, jak widzimy, brwiami, nic, że tak powiem, szczególnego. Dodatkowo mamy dla niego jeszcze kask, czyli tak jakby, kurde, nie do końca wierzy w swoje możliwości, skoro skacząc z samolotu potrzebuje kasku, widać, jakiś amator jeszcze. No i ma tutaj młotek i ma tutaj jeszcze te klucz. I teraz pojawia się pytanie, po co mu młotek i klucz, co on za akrobację robi w tym powietrzu i w ogóle co tam się dzieje w tym powietrzu. No ale jeszcze zaraz sobie mówimy figurkę. Dodatkowo mamy taki klocek, jeszcze drugi sam dodatkowy i jeden taki żółty, co w opakowaniu faktycznie wygląda ładnie, fajnie mówi o tym opakowaniu, natomiast no mamy te tak zwane, ja to nazywam trochę odpadami, bo dziś się tam przydadzą, ale nie są jakoś tak szczególnie, ale nie jest to jakoś tak jakoś specjalnie potrzebne do życia, choć pewnie gdzieś tam się przyda najbardziej w mocach. Wracając do naszego Hipka, młotek w ogóle bardzo fajny, ja go jeszcze nigdy nie miałem, więc mi się on podoba, go sobie jednak odłożę, klucz to samo. I jeszcze raz przejdźmy do figurki, kask też mu zdejmę. Dlaczego, zapytacie mnie, ja ją tak żywię trochę nie do końca dobrym uczuciem? Ponieważ, będę szczery i balny z mostu, ona mi się bardzo mocno kojarzy z Kobi. Z takim wczesnym Kobi z lat, powiedziałbym, 90., gdzie Kobi wyglądało tak. Uwaga, pierwsze Kobi na moim kanale. No przyznacie, nawet jakaś analogia tutaj jest. Chodzi mi o to, że ta jego twarz, te takie tandetne okularki, dla mnie to też są tandetne okularki, dlatego że są takie srebrzyste. Boże, jak ja nienawidzę tych srebrzystych okularków w Lego, właśnie kojarzą się zawsze z Kobi takim tandetnym. Bo w ogóle miałem gdzieś jeszcze Kobi ze srebrzystymi okularkami. Ten to akurat jest zły przykład, ale teraz spójrzcie na jego twarz, jak to w ogóle wygląda i widzicie, Kobi kiedyś też wspominał Lego. No i właśnie takie okularki mi się z tym kojarzą. Poza tym napisy, wszystkie takie szczegółowe detale kojarzą mi się z Kobi.
Gdzie tutaj też widzicie, ma powiedzmy też trochę legowe, natomiast Kobe właśnie również często miało takie rzeczy, że miało narysowane dokładne napisy. No ile macie legosów z takim dosłownym logo, napisem i tak dalej? No kojarzy mi się to właśnie z innymi firmami. Dodatkowo kolorystyka, no kurczę, żółty Lego wygląda inaczej, pomarańczowy wygląda inaczej, a to jest taki jeszcze inny kolor, który też mi się kojarzy nie z takim i z takim. I tym samym kojarzy mi się z Kobe. Ja wiem, to takie strasznie głupie, bo ten hipek cierpi przez moje zryte dzieciństwo, w sensie, bo dostałem dwa Kobe kiedyś, no ale niestety muszę sobie na nim to odbić, więc nie powiem, no kurde, trochę szkoda, bo mogłoby być tak fajnie, ale no tak powiem szczerze, nie jest tak, że ja go do miasta nie wpuszczę, czy będzie wyklęty, czy się do niego nie przyznam, figurka spoko, będzie u mnie w mieście nawet, natomiast no nie wiem czemu, patrząc na niego, on takie no i tyle w tym temacie i uważam, że to jest bez kitu najbrzydsza figurka, jaką mam. Niemniej cieszę się, że ją mam, bo fajnie jest mieć najbrzydszą. Teraz nie będę szukał, teraz łatwo mogę taką wskazać, gdy ktoś będzie takie pytanie zadawał. Dzięki więc Lego Mania za tą paczuszkę, a nie to nie. Kipek będzie szedł do miasta. Wkładam mu hełm i leci.